Witajcie. Ciągle dostaję pytania dotyczące tego, czy istnieje jakaś metoda, dzięki której szybko i skutecznie można nauczyć się języka obcego. I myślę, że to tak jak z dietą. Każdy oczekuje, że wreszcie zostanie wynaleziona taka metoda cud. Że jeżeli na książce jest napisane angielskie czasy w jeden dzień, bo jest taka książka, to znaczy, że faktycznie da się te czasy w jeden dzień opanować i potrafić używać. To tak jakby ktoś napisał schudni 50 kilo w jeden dzień. Są też książki, które nazywają się Angielski w 30 dni czy Hiszpański w 30 dni i ja je serdecznie polecam, ale czego nie polecam, to obiecywania sobie, że rzeczywiście po tych 30 dniach nasza sprawność w komunikacji będzie taka, jak ta książka obiecuje. No, niestety tak nie będzie. Chyba, że wzięlibyśmy godziny z tych 30 dni i rzeczywiście potraktowali te 30 dni jako doby, przemnożyli te godziny. Rzeczywiście po takim zaangażowaniu czasu w sposób systematyczny można by oczekiwać pewnych efektów. A więc jak się uczyć, aby się nauczyć? Z tym pytaniem zazwyczaj mierzą się dorośli, którzy rozpoczynają swoją naukę języka, swoją przygodę z językiem i to tak jak z dietą, tak? Mają nadzieję, łudzą się, żyją tą nadzieją, że jednak jest jakaś metoda cud. No niestety takiej metody nie ma. Więc z językiem to jest rzeczywiście troszkę tak jak z siłownią, czy jak z dietą. Jeżeli chcemy to robić i robić to skutecznie i widzieć rezultaty, trwałe rezultaty, to musimy temu się oddać. Musimy to pokochać i musi stać się to naszym zdrowym nawykiem. A na dodatek powinniśmy to lubić, bo jeżeli nie będziemy tego lubić, to na dłuższy czas to nasze zmuszanie się raczej nam nie wystarczy. To trochę tak jak z noworocznymi postanowieniami. Pragniemy coś zrobić, ale motywacji starczy nam tylko na rozbieg, ale na bieg już nie bardzo. I gdzieś tam w przedbiegach niestety no leżymy, rozkładamy się na łopatki. Tak jest zazwyczaj też, kiedy obiecujemy sobie, że szybki i skuteczny, jeszcze bezbolesny, a najlepiej bez dużego zaangażowania czasu, jakiś taki sposób nauczymy się języka. Jest to niestety nierealne. Więc jak się uczyć, aby się nauczyć? Myślę, że jeżeli chodzi o dorosłe osoby, to główną przeszkodą wcale nie jest to, że język jest trudny. Pytacie mnie często, czy angielski jest trudny? No to zależy. Na pewno będzie trudny dla kogoś, kto będzie nad nim spędzał bardzo mało czasu i robił to nieregularnie. Wtedy wszystko będzie co chwila nowe i co chwila trudne, a przeszkody będą się piętrzyły i Was skutecznie zniechęcały do dalszej nauki. Dla kogo angielski będzie łatwy? Zazwyczaj łatwy będzie dla osoby, która po prostu kocha uczyć się, umie się uczyć języków i ma takie przekonanie wewnętrzne, że pragnie się tym językiem posługiwać, już się nie może wręcz doczekać, kiedy to nastąpi, cieszy się każdym małym sukcesem, celebruje te sukcesy i docenia sama siebie za każdy podjęty trud, a jednocześnie kocha to. Kocha i jest kreatywna. Wie, że jeżeli ma z czymś problem, to wystarczy zajrzeć tu i tam albo poszukać, gdzie można zajrzeć lub kogoś zapytać i po prostu to znajdzie. Nie musi czekać, aż nauczyciel to powie, po prostu ta osoba jest kreatywna i sama to zrobi. Nie trzeba jej do tego zmuszać. Więc dla takiej osoby, która na dodatek potrafi być w tym systematyczna, a to zazwyczaj wynika z tego, że jest bardzo silnie zmotywowana do nauki, bo albo jest jej ten język naprawdę potrzebny i coś od tej umiejętności języka zależy, na przykład awans, podwyżka, praca w innym kraju, zmiana pracy, a może po prostu budowanie rodziny i związku z kimś z innego kraju, z innej kultury, ktoś, z kimś, kto mówi innym językiem, to też jest silny motywator. A jeżeli albo podróżowanie, tak? Niektórzy kochają podróżować i ciągle sobie obiecują nowe wyprawy. Jeżeli sobie obiecają taką wyprawę, na której bez angielskiego trudno będzie przeżyć, no to motywacja jest silna. Ale jeżeli nie ma tak silnego motywatora,
to, co pozostaje, to pasja, to miłość do tego języka. Tak jak ktoś kocha muzykę i po prostu pragnie jej słuchać, pragnie się tym otaczać i w każdej wolnej chwili włącza ulubioną płytę, czy radio, czy jakąś aplikację i słucha tej muzyki. Nie trzeba to ja sobie o tym przypominać. Jedzie samochodem, włącza muzykę, myje zęby, włącza muzykę, relaksuje się wieczorem, włącza muzykę. I tak samo z językiem. Jeżeli to kochacie, będziecie to naturalnie robić bez przypominania, będziecie o tym myśleć. To trochę tak jak ze stanem zakochania. Można to porównać. Jeżeli jesteście w kimś zakochani, to pragniecie spędzać z nim czas. Nie trzeba was do tego motywować, zmuszać, zachęcać. Wy jesteście bardzo kreatywni w tym, aby wynaleźć jak najwięcej powodów, by otaczać się obecnością tej osoby, a tutaj języka, jeśli mamy to porównać. Nie sprawia wam to wysiłku. Nie czujecie, że coś poświęcacie, że męczycie się, kiedy oddajecie się temu. Wręcz przeciwnie. Samo bycie z tym, z kimś, z językiem jest dla was jakby nagrodą, samo w sobie, jest dla was przyjemnością. Także motywacja jakby jest sama z siebie, macie dużo pozytywnych emocji, pozytywnych hormonów, endorfiny biorą w tym udział i dzięki temu wasz mózg jest w takim stanie, w którym jeszcze lepiej chłonie, cieszy się, zapamiętuje, bawi się. A wy wykorzystujecie właśnie też wspaniale tę prawą półkulę, która jest taką, taką dziecięcą, taką pełną wyobraźni i twórczości półkulą. Ona chce eksperymentować, chce, abyśmy mieli przyjemność z tego, co robimy. Więc warto ją angażować do nauki języka, zwłaszcza jeżeli jesteście tak zwanymi lewopółkulowymi osobami czy umysłami ścisłymi, to warto tę prawą półkulę intencjonalnie pobudzać w sposób taki zamierzony, żeby nauka przynosiła wam po prostu przyjemność. No dobrze, to tak tytułem wstępu, ale tak naprawdę to już była taka wiedza w pigułce, ponieważ cała reszta to jest ta techniczna nauka. A technicznie myślę, że większość z nas ma zdolność nauczyć się jakiegokolwiek przedmiotu. Gdybyśmy nagle pokochali geografię, fizykę, biologię, matematykę, to wystarczy, że spędzimy odpowiednią ilość czasu, odpowiednio często z tymi materiałami i jakby samo nam to wejdzie, prawda? To tylko wystarczy pragnąć się w to zaangażować i wierzę w to, że właśnie osoby, które same do tego doszły, odkryły w sobie to pragnienie, dały się temu ponieść, eksperymentowały z różnymi metodami, odniosły największy sukces w nauce języków. Było takie badanie na temat poliglotów i tam padło pytanie, w jaki sposób się nauczyłeś języka. Odpowiedzi były bardzo ciekawe, ponieważ prawie każda osoba zaczęła tego języka, czy tych wielu języków, bo poligloci, wielu języków uczyć się jako dorośli ludzie. Okazuje się, że te szkolne metody wcale nie są najlepszymi metodami. Jak powiedział Albert Camus, szkoła przygotowuje uczniów do życia w świecie, który nie istnieje. No i coś w tym jest. Więc te szkolne metody nauki języka, owszem, w niektórych rozbudzą potencjał, ciekawość i pasję, wspaniale. Natomiast większość poliglotów jednak zrobiła to na własną rękę i zaczęli to robić w dorosłym wieku. No, takie są statystyki. Kolejne pytanie do nich skierowane było, jaką metodą uczyłaś się, czy uczyłaś tego języka? I tutaj okazuje się, że nie ma ani jednej złotej metody. Natomiast to, co wyróżniało wszystkie te osoby, to była ich pasja, ich wewnętrzna motywacja, by tego języka czy tych języków się uczyć. Oni sami potrafili siebie zmotywować, albo mieli już to w sercu, tę miłość do języka i do spędzania z nim czasu, tak jak kochamy muzykę, tak jak uwielbiamy, nie wiem, oglądać seriale, tak samo możemy kochać, przebywać z językiem, uczyć się, odkrywać, poznawać, bawić się w takich odkrywców, którzy co chwila poznają ten język na nowo.
bo sprawia nam to niesamowitą frajdę. I to jest tak naprawdę najlepsze. Albo trzeba umieć siebie motywować. A żeby umieć siebie motywować, no to trzeba siebie znać, ponieważ na każdego z nas działają zupełnie inne bodźce, jako te zachęcające. Jeden będzie zmotywowany tym, że ma dołożyć sobie kolejny nawyk do swojej dziennej rutyny i będzie miał wielką satysfakcję, jak sobie będzie odhaczał. O, w tygodniu 7 kreseczek codziennie spędziłem z językiem 30 minut. A dla bardziej szalonych na przykład osób motywacją i sposobem będzie rozmawianie cały czas, wynajdowanie nowych rozmówców, chodzenie na przykład spotkania językowe. To jest wspaniała sprawa, language meetings, które odbywają się w wielu większych miastach. Wystarczy gdzieś w internecie czy na Facebooku sprawdzić. I takie spotkania są. Ja też na takie spotkania chodziłam. Na kilka rodzajów takich spotkań i po prostu to uwielbiam, kocham to. Organizowałam też kiedyś z koleżanką i kolegą takie spotkania w Piotrkowie, gdzie mieszkam, i zachęcam do tego każdego, żeby takie spotkania znaleźć albo organizować. Są też takie spotkania online i te spotkania z natury zwykle są bezpłatne, tam nic się nikomu nie płaci. Polega to na dobrowolności, na takiej właśnie pasji dzielenia się wiedzą, ale głównie poznawania nowych ludzi, praktykowania tego języka w takim naturalnym środowisku. Jeżeli nie macie do tego dostępu, jest świetna strona, zresztą nie tylko jedna, ale jedna jest moja ulubiona, Interpols. I ta strona zrzesza osoby, które chcą rozmawiać ze sobą w różnych językach. Bo na przykład ktoś się uczy hiszpańskiego, więc będzie szukał kogoś, dla kogo takim native językiem jest hiszpański. Z kolei ta osoba, dla której językiem ojczystym jest hiszpański, może uczyć się angielskiego i będzie dążyła do tego, żeby znaleźć kogoś, kto mówi świetnie po angielsku albo już jest na wyższym poziomie, jeśli to nie jest jego ojczysty język. No i na tej zasadzie ta wymiana się odbywa. Pełna dowolność, określacie w jakim stopniu znacie dany język, który jest waszym ojczystym językiem, więc w sposób naturalny możecie konwersować w waszym języku z osobą, która się go uczy i dobieracie sobie takich rozmówców. To jest fantastyczna sprawa, ponieważ w jeden dzień możecie poznać ludzi tak naprawdę z całego świata i porozmawiać o wszystkim, co u nich się dzieje, jakby zajrzeć każdemu do jego domu i na każdym krańcu świata mieć znajomych, mieć przyjaciół i jakby te same zjawiska porównywać na przykład, jak są widziane ich oczami. To jest wspaniała zabawa. Więc jeżeli już połączycie zabawę, fajne, pozytywne emocje z nauką języka, to jest to rewelacja. Idąc właśnie w tę stronę, musicie sobie zadać pytanie, nie tylko co was motywuje, ale też jaką macie osobowość, bo to w ogromnym stopniu będzie determinowało też sposób waszej nauki. Introwertycy wolą siedzieć z książką albo z komputerem, natomiast ekstrawertycy zdecydowanie udadzą się na language meeting. Będą woleli to robić w ruchu albo z innymi ludźmi po prostu. I wiele innych komponentów naszej osobowości będzie wpływało też na to, w jaki sposób ten język lubimy przyswajać, czy bardziej systematycznie, czy bardziej spontanicznie, z czym mamy problem, bo ci, którzy lubią spontanicznie coś robić, mają zwykle wielki problem z systematycznością, która jest jedną z kluczowych rzeczy w nauce języka. Żeby był sukces, musi być zaangażowanie i czasu, i systematyczność. Więc tutaj badamy takie swoje mocne i słabe strony. Jest to naprawdę kluczowe, żeby wiedzieć, żeby przewidzieć już na przyszłość, z czym napotkam jakiś problem, jeśli chodzi o moją własną naukę, o mój system, mój styl. Nie szkolny, tylko właśnie konkretnie twój. Twój, mój. Każdy ma swój, jedyny, niepowtarzalny, choć może podobny do innej grupy osób. O podobnym temperamencie, o podobnym charakterze, osobowości, motywatorach, upodobaniach, wartościach nawet, cenach, celach, planach, dążeniach, ograniczeniach i tak dalej. Bardzo ważne jest, aby
pod tym względem znać samych siebie. A wracając do tych naszych ulubionych czynności, bo właśnie warto połączyć naukę z czymś, co kochamy. Tak jak wspomniałam, wyzwala to w nas endorfiny, ale też sprawia, że my nie myślimy, że jakoś marnujemy szczególnie czas dodatkowo, że poświęcamy ten czas, że musimy znaleźć nie wiadomo ile jeszcze tego czasu na naukę języka, tylko możemy połączyć to, co już lubimy, z tym językiem. Jeżeli kochamy ogrodnictwo, to możemy czytać czasopisma ogrodnicze po angielsku albo oglądać programy ogrodnicze w tym języku. Możemy na YouTube znaleźć bardzo dużo nagrań na temat ogrodnictwa i super porad po angielsku. Jest to tym bardziej atrakcyjne, że zwykle jest tego wszystkiego dużo więcej po angielsku i tam są dużo bardziej nowoczesne też rzeczy, różne patenty tak zwane, wynalazki, więc myślę, że świetny pomysł. No ale to jest tylko przykład z ogrodnictwem. Ktoś będzie kochał gotować, prawda, i dokładnie to samo zrobi, po prostu poszuka sobie po angielsku takich materiałów. Więc przede wszystkim swoją pasję starajcie się realizować po angielsku jak najczęściej. Kochacie sport, to też próbujcie albo sobie znaleźć kolegę lub koleżankę do tego sportu, z którym będziecie porozumiewać się po angielsku, bo być może, jeśli mieszkacie w większym mieście, nie będzie trudno znaleźć taką osobę, albo umówcie się z kimś, kogo już znacie, że dzisiaj rozmawiamy po angielsku. Możecie sobie robić w domu taki dzień, dzisiaj rozmawia się tutaj po angielsku, albo wieczór. A umawiać się na to ze swoimi dziećmi, współlokatorem, małżonkiem i tak dalej. Jedna z moich uczennic tak rzeczywiście robi i bardzo ją cieszą, ale też ekscytują te wszystkie efekty i różne trudności, bo później to ze mną konsultuje, a ja powiedziałam to, a czy dobrze, a mój mąż mnie poprawił i tak dalej, i tak dalej. I oboje stanowią dla siebie fajne źródło motywacji. Właściwie to niewyczerpane. Można jechać na wycieczkę i wtedy ten język trzeba dostosować do sytuacji. Co jeszcze? Więc YouTube jest absolutnie rewelacyjną taką platformą czy miejscem, gdzie możecie realizować tę swoją ukochaną pasję w języku angielskim. Co jeszcze? Telewizja, oczywiście, czytanie. Robienie też tego wszystkiego w takich lukach w czasie. Znajdźcie sobie takie luki w czasie, które macie codziennie, na przykład jazda do szkoły, jazda do domu, samochodem, autobusem, tramwajem, czymkolwiek. No więc bierzemy ze sobą słuchawki, tak, lub w jakiejkolwiek innej formie lubimy słuchać i sobie już coś wcześniej wgrywamy do telefonu, no, czy na jakiś tam inny nośnik, żeby móc tego słuchać w tym wolnym czasie. Kiedy jeszcze takie luki występują? Zadajcie sobie to pytanie. Ile czasu jakby marnuję, bo mogę w tym momencie otaczać się angielskim i słuchać sobie czegoś przyjemnego, wesołego czy pożytecznego, ale tego nie robię. Na przykład, no może przy zmywaniu jest głośno, ale wykonując jakieś inne czynności kuchenne, jeśli one są w miarę rutynowe, czy nawet myjąc się, można zabrać ze sobą telefon lub głośnik do łazienki i też sobie już wcześniej przygotować jakiś podcast, którego będziecie słuchać. Piosenki. Jeśli chodzi o piosenki, czy dobrze jest się z nich uczyć? Tak i nie. Wszyscy słuchamy piosenek po angielsku, bo w radio jest takich najwięcej i to wcale nie sprawia, że ktokolwiek z nas dzięki temu umie angielski. Bo jeżeli na przykład wasza babcia słucha codziennie radia i słyszy w tym radio, powiedzmy na dzień, 50 angielskich piosenek, to jak już wiecie, na pewno nie sprawiło to, że w ogóle babcia zna chociaż troszeczkę lepiej angielski. Więc to jest taki szybki test na to, że jednak to nie jest dobra metoda po prostu słuchać piosenek. Niestety podobnie jest z filmami. Jeżeli idziecie do kina na film, gdzie napisy są po polsku, to nasz mózg tak sprytnie sobie to wyselekcjonowuje, żeby ignorować to, co jest mówione po angielsku. Bo rzeczywiście tak jest, że kiedy wychodzimy po filmie, który był po angielsku, ale czytaliśmy te napisy po polsku, to chyba nie mamy wrażenia, że naprawdę dużo więcej umiemy. Mimo, że tam było dużo, dużo, dużo powiedziane, było użyte jakieś 1000 nowych słów, których nie znamy. A ile z nich pamiętamy? No właśnie.
I tutaj dochodzimy do kolejnego odkrycia, a raczej pewnej prawdy, że wiedzieć nie znaczy umieć. To, że coś wiem, to, że mi powiedział nauczyciel na lekcji, to nie znaczy, że umiem. To, że usłyszę to na YouTubie w jakiejś lekcji, to nie znaczy, że to umiem. Nawet to, że przeczytam to w książce, to też nie znaczy, że ja to umiem. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Dlatego wiele osób jest zirytowanych tym, że po lekcji angielskiego oni sporo się dowiedzieli, nawet przećwiczyli, ale nie umieją tego. Ponieważ proces zapamiętania i zastosowania to jest coś zupełnie innego niż proces dowiedzenia się czegoś. Na pewno wiecie, jeżeli nawet słuchacie o jakiejś fajnej diecie, czy o jakiejś nowej technice wykonania czegoś, co lubicie, to nie jest tak, że ktoś wam będzie to przez pół godziny opisywał, a wy już to umiecie. No nie, nie, nie. Wy to może wiecie, ale i tak pewnie za chwilę zapomnicie i nawet nie potraficie tego dokładnie komuś innemu opisać. Trzeba byłoby to posłuchać, wziąć się za coś, robić. No, załóżmy jakieś szydełkowanie. To nie wystarczy tak poleżeć, popatrzeć, że pół godziny ktoś wam zdradza różne tajniki, techniki. To trzeba wziąć te instrumenty do rąk i próbować i zobaczyć, jak to jest ciężko, że to wcale tak nie wychodzi od razu, ale już wiecie, że to wyjdzie w pewnym momencie, tylko trzeba się tym zajmować. Czyli jeżeli wy poprzestajecie na lekcji i traktujecie to jako źródło umiejętności, to absolutnie jest to przepis na porażkę, na takie zniechęcenie się, zdemotywowanie się. Bo to absolutnie nie działa w ten sposób w naszej głowie. I jeżeli nie bardzo możecie sobie to wyobrazić, dlaczego tak jest z językiem, to sobie wyobraźcie właśnie z jakąś inną dziedziną. No więc wszystko wymaga zaangażowania i czasu, ale też systematyczności. Jeżeli mamy na przykład zajęcia na uczelni i mam z wami zajęcia raz na miesiąc, tak się często zdarza, no to po prostu nie ma szans, nie ma takiej możliwości, żeby dzięki temu nauczycie się języka. Nie, w żadnym stopniu się nie nauczycie. Wy się pewnych rzeczy dowiecie na naszych zajęciach, ale jeżeli z tą wiedzą nie zrobicie nic, no to tak jakbym ja posłuchała o fizyce kwantowej, jakiś wykład na YouTube, a potem po miesiącu próbowała komuś wytłumaczyć, o czym tam, o co tam chodziło. Albo jakiś, nie wiem, inny wykład z jakiejś tam biologii skomplikowane. Już wymyślam dziedziny, o których nie mam pojęcia, czy z fizyki, nie wiem, jakieś odkrycia naukowe. Może mi ktoś o tym mówić przez godzinę, ale jeżeli ja nie zrobię z tym po prostu nic, no bo co mam z tym zrobić? W tym wypadku nie umiałabym tego wykorzystać, no bo nie wiedziałabym jak, no to po miesiącu już nic nie mam w głowie. Wiem tylko, że taki wykład miał miejsce, że taka lekcja została przeze mnie obejrzana i to jest tyle, co wiem. Może dwa zdania zapamiętam. Więc nie ma takiej możliwości, żeby po dowiedzeniu się umieć. W tym wypadku naprawdę nie ma. Może jeśli chodzi o jakieś super łatwe rzeczy, wyjaśnienie czegoś naprawdę dziecinnie prostego, nie wiem, jak skręcić krzesło z Ikei, no i napatrzycie się, aha, ta śrubka pójdzie tu, ta pójdzie tam, okej, wasza wyobraźnia to ogarnęła, w głowie to krzesło zostało przez was złożone i później możecie to przenieść na praktykę, jeśli to nie było skomplikowane, albo jak zasadzić jakąś odmianę kwiatka, kupujemy taką ziemię, taką doniczkę, podlewamy tyle i tyle, wsadzamy cebulkę, wstawiamy na jakieś na słoneczne miejsce. Tyle jesteśmy w stanie zapamiętać. Ale nic skomplikowanego tak naprawdę, nic nowego nie wejdzie nam do głowy, jeżeli tego nie przećwiczymy i nie będziemy do tego często wracać. Nie ma takiej szansy. No tak jak z jazdą na rowerze, na rolkach. Ja teraz próbuję się w moim poważnym wieku nauczyć jeździć na rolkach i powiem wam, że no jest to cały kalejdoskop emocji, od zniechęcenia, frustracji, zdenerwowania, rozśmieszenia, takiego rozbawienia, irytacja i wszystko to się tak miesza. Bo rzeczywiście
trzeba dużo, dużo, dużo ćwiczyć, żeby osiągnąć taki, wydawałoby się, taki prosty efekt. Taki dziecinnie prosty. Mam wrażenie, dzieciom tak to wychodzi, tak i już. A czemu ja tak nie potrafię? No, może też dlatego, że rzeczywiście pewne rzeczy lepiej zacząć, kiedy jest się dzieckiem. Czy z nauką pływania jest podobnie, tak? Bez zaangażowania czasu i takiego systematycznego doskolenia tych najbardziej podstawowych rzeczy, najbardziej podstawowych umiejętności, no nie przekroczymy tej takiej magicznej granicy, kiedy już nam się w ogóle to udaje. I z językiem oczywiście wymaga to jeszcze więcej zaangażowania czasu, jeszcze większego skupienia uwagi, oddania się i pasji, żeby zaczęło to działać. Poza tym, tutaj to nie jest tak jak z rolkami czy z pływaniem, że jestem sama. Z językiem finalnie wiecie, że umiecie. Po czym to rozpoznajemy, że umiemy język? No zwykle, jeżeli umiemy się skutecznie porozumieć w tym języku. Jeżeli nie mamy przeszkody w tym, żeby odczytać jakieś komunikaty, jakieś treści, czy zrozumieć to, co ktoś do nas mówi. Po tym rozpoznajemy kompetencję językową. Obecnie też w metodyce jest nacisk na metodę właśnie tak zwaną komunikacyjną. Wcześniej były to różne inne metody, w tym gramatyczno-tłumaczeniowa, taka mniej więcej jak nauka łaciny. Nie polecam, chyba że ktoś jest takim zapalonym molem książkowym i łacina to jego konik, no to okej, możecie się uczyć innych języków w ten sam sposób, ale później przyjdzie czas na zmierzenie się z praktyką i tu już może być różnie. Więc obecnie króluje już metoda komunikacyjna, podejście komunikacyjne, które daje nacisk na skuteczność w komunikacji. No i właśnie to jest to, co my chcemy osiągnąć w języku obcym i po czym my rozpoznajemy, że teraz już umiem. Teraz już umiem. Ale żeby to nastąpiło, musimy, to też tak jak z pływaniem, że trzeba się odważyć na tą wodę głęboką, czy też niegłęboką, wypłynąć, położyć się, tak? Jakby stracić dno pod nogami. To nie jest tak, że to naturalnie przychodzi. Trzeba się zmusić, trzeba wyjść poza tę sferę komfortu. I też tak jest z językiem. Trzeba w końcu zacząć go używać. Trzeba zacząć się otaczać tymi treściami i nie tylko oglądać te filmy, powiedzmy w oryginale, ale też znaleźć rozmówców. Znaleźć rozmówców i dopiero wtedy nasz mózg przyzwyczaja się do używania języka. Inaczej nie ma szans, że wy przyzwyczajicie się, to jakbyście tylko czytali, jak jeździć na rolkach. Ja zanim zaczęłam, obejrzałam na YouTubie ileś filmików. Odczucia miałam różne. Próbowałam sobie to wyobrazić, no ale jak założyłam rolki, to możecie być pewni tego, że musiałam bardzo mocno skorygować to, co mi się wydawało, że tak będzie, a jak było. No i zanim złapałam naprawdę równowagę, to dużo czasu upłynęło. Ja wiele razy miałam ochotę to rzucić w kąt i się zniechęcić, a to są tylko rolki. Cóż dopiero język, taki skomplikowany mechanizm, taki złożony system. Więc my musimy być świadomi tego, nie obiecywać sobie gruszek na wierzbie, że angielski w 30 dni, tak jak... owszem, uwielbiam takie samouczki i ja je polecam. Hiszpański w 30 dni, włoski w 30 dni. To była moja pierwsza książka do włoskiego, którego się faktycznie nauczyłam. I bardzo, bardzo, bardzo polecam tego typu rzeczy. Jest ich troszkę na rynku. Zmieniają się z roku na rok, oczywiście, to są nowe wydania. Bardzo polecam takie książki, które są złożone z 30 na przykład jednostek lekcyjnych. Przypominam, to nie jest tak naprawdę na 30 dni, ale nazwa jest chwytliwa, taka pewnie ma być. I akurat tutaj mam hiszpański pod ręką. Jest dialog w tym języku. I zwykle bohaterowie, którzy są w tej książce, towarzyszą nam od początku do końca. Później ten dialog jest po polsku, jest też nagrany, co bardzo ważne, więc można na kilka sposobów z tego dialogu korzystać, słuchać, sprawdzać samemu, czy umiem sobie to przetłumaczyć na tamten język, słuchać sobie później w aucie tej płyty całej i
i te zwroty po prostu wchodzą do głowy jak piosenka i tam zostają. Później jest wyjaśniona część gramatyczna. Rzeczy, które spotkaliśmy w dialogu, są omówione po polsku i zaczynają się ćwiczenia do tego. Z tyłu jest klucz, można wszystko sprawdzić. Na końcu lekcji jest słowniczek do tej lekcji i czasami jeszcze na koniec jakaś ciekawostka kulturowa dotycząca danego kraju, którego języka się uczymy. I tak skonstruowana lekcja, myślę, że jeśli chodzi o samouczki, jest świetna. Jest świetna. Uczymy się czytać, później słuchamy sobie ten dialog, próbujemy sobie odtworzyć to w głowie, kiedy patrzymy na polską wersję, to próbujemy swoimi słowami odtworzyć, jak to było, dowiadujemy się, jak te zdania były zbudowane i dlaczego, ale w taki sposób fajny, że to jest później podane. To nie jest najpierw gramatyka, a później dialog, tylko najpierw jest życie, a później komentarz do tego życia. Możemy sobie sprawdzić, ile nam się już udało intuicyjnie odgadnąć w tym dialogu. A, no tak, tak myślałem, że to będzie przeszłość, bo ta forma czasownika była taka. A na koniec są ćwiczenia i do słownictwa oraz do gramatyki, więc ja Wam bardzo, bardzo polecam takie książeczki. Co jeszcze? Przede wszystkim różnorodność metod, różnorodność, żeby to nie była ciągle jedna. Z językiem jest tak, że musimy kilka sprawności opanować. Czytanie, zwłaszcza z angielskim, gdzie słowa brzmią inaczej. Musimy opanować kilka zwłaszcza z angielskim, gdzie słowa brzmią inaczej niż są napisane, więc ucząc się słowa na przykład cat, musimy nauczyć się, jak ono jest napisane, jak ono brzmi. Więc jak je słyszymy i jak je piszemy i często jeszcze fonetyki, która jest inna trochę niż polska, nie ma takiej głoski jak e. Nie ma czegoś takiego w języku polskim, albo długie i, krótkie i, fish, krótkie, a heal, pięta na przykład, albo leczeć, długie i, hill, krótkie i, wzgórza. I to ma znaczenie. Feel, wypełniać, czy feel, czuć. Uczymy się więc też systemu fonetycznego. Uczymy się czytać teksty, ale też uczymy się słuchać. I to jest jeszcze coś innego, prawda? Wspominałam o filmach. Żeby nie oglądać z napisami polskimi, mając wrażenie, że nam to pomoże się nauczyć. No nie za bardzo nam pomoże. Ale jest jedna ciekawa metoda. Wymaga waszego zaangażowania i troszeczkę czasu oczywiście. Wyobraźmy sobie, że mam jakiś fajny, krótki filmik, jakiś odcinek. Jeżeli macie jakąś fajną platformę, która wyświetla napisy w różnych językach, tak jak Netflix albo może coś innego, to bardzo Wam będzie to pomocne. Także tutaj mogą być różne warianty, ale podpowiadam jeden. Bierzemy sobie odcinek, wybieramy jeden odcinek jakiegoś serialu na przykład, bo odcinki są troszeczkę krótsze niż filmy, więc powiedzmy jakieś 30-20 minutowy. Oglądamy cały, to jest taka hardkorowa wersja, cały w oryginale, bez napisów, bez niczego, oryginał po angielsku. Próbujemy się czegoś tam domyślić. Sprawdzamy, badamy, chcemy wyczuć, na ile my rozumiemy już. Później włączamy polskie napisy i oglądamy znowu. I teraz rozumiemy już wszystko. Mamy świetny sprawdzian tego, ile już się udało zrozumieć. Potem znowu oglądamy to samo, angielski głos i angielskie napisy. I teraz oglądamy też te słowa. Już wiemy, o czym to wszystko jest. Teraz niech się nam wzrokowo, wizualnie te słowa zgrywają w mózgu z dźwiękiem, który słyszymy. I na sam koniec znowu gasimy wszystkie napisy i oglądamy w oryginale ponownie, tak jak na początku. I sprawdzamy, ile rozumiemy teraz, ile z tych słów już nauczyliśmy się tak naprawdę, czy przyswoiliśmy, no bo jeszcze ich nie zastosowaliśmy, ale
nauczyliśmy się ich jako wiedza, tak? Są w naszej głowie, możemy je dodać do naszej serii fiszek, aby tylko być systematycznymi, do nich często zaglądać. Fiszek, karteczek, harmonijek, jakkolwiek, więc na słownictwo też dobrze jest mieć swoją ulubioną metodę, którą się uczycie. I po takim obejrzeniu odcinka kilkukrotnym rzeczywiście jesteście w stanie odnieść bardzo dużą korzyść, ale też poczuć ogromną satysfakcję. I owszem, wymaga to czasu, ale możecie znaleźć coś krótszego albo sobie oglądać to tak na raty, czyli na przykład 5 minut. Ale właśnie na te wszystkie sposoby. I codziennie kolejne 5 minut na te wszystkie sposoby sobie obejrzeć. Czego to wymaga? Czasu i zaangażowania i systematyczności. Ponownie. Cóż, doszłam do przekonania, że jeżeli chodzi o nas, dorosłych, to właśnie nie jest problemem nauka języka sama w sobie, bo tak jak mówiłam, uczyć to my się raczej umiemy. Trzeba się jeszcze nauczyć, jak się uczyć języka, czyli że potrzebujemy na to przede wszystkim czas, bardzo dużo czasu i bycie systematycznymi. I to z tym jest problem zazwyczaj. Wcale nie z nauką języka. Jeżeli ktoś powie, ja się nie umiem nauczyć języka, ja mam problem z nauczeniem się języka. Nie. Ty prawie na 100% masz problem z tym, żeby znaleźć odpowiednią ilość czasu i motywację. Wcale nie masz problemu z językiem. Wcale nie masz problemu z nauką języka. Jestem tego prawie w 100% pewna. Nauczyłeś się polskiego? Mówisz po polsku? Tak, bo miałeś motywację i dałeś temu mnóstwo czasu, więc to nie jest możliwe, że twój mózg nie umie nauczyć się języka. Proszę mi tu nie ściemniać. Oczywiście jednym to przyjdzie łatwiej, drugim trudniej. To tak jak z każdym jednym przedmiotem. Ale jest to wyuczalne. Trzeba poznać samego siebie, swoje ograniczenia, swoje metody ulubione, swoją osobowość, zastosować język w tym, co kochamy robić. Robić to często, systematycznie. I się będzie działo. Po prostu będzie się działo. Za każdym razem, kiedy ktoś znajduje motywację, na przykład zapisuje się na kurs, który od niego wymaga, żeby systematycznie, codziennie coś robić, no to po tygodniu już jest wow, euforia, wow, naprawdę to działa, ja umiem, ja, no coś się dzieje, to wszystko żyje, ja pamiętam, bo utrwalam, bo powtarzam, bo wracam do tego. I zupełnie inne jest samopoczucie takiej osoby, która się uczy, niż jak ktoś zrobi to raz na tydzień, to po prostu, no raczej nic nam to nie da, to tak jakby odchudzając się zjeść coś zdrowego raz na tydzień, albo sobie zmniejszyć jakąś porcję posiłku raz na tydzień, to nas raczej sfrustruje. Ja się odchudzam od 2 lat i nic. I wiele jest takich osób, które mówią, ja się uczę angielskiego całe życie i nic. Ja się uczę 10 lat i nic. 2 lata i nic. Rok i nic. Ale ile razy tak naprawdę się w ciągu tego roku uczyłeś? Ile czasu spędziłeś z angielskim? To jest beznadziejne mierzenie w ogóle stopnia nauczenia się języka czasem. No bądźmy poważni. No to, że ktoś powie, że się uczy 3 lata, ale przez te 3 lata to może spędził, 30 godzin włącznie na nauce języka, to jest guzik jeden wielki. Książki do nauki języków są przewidziane na 120 godzin lekcyjnych, jeśli chodzi o poziom, ale to się musi odbywać bardzo często. Bardzo często, systematycznie, na przykład 2 razy w tygodniu po 90 minut, plus prace domowe z ćwiczeniówki, plus własne zaangażowanie w postaci znajdowania zastosowania dla tego języka. No jak inaczej? Inaczej nie ma szans, po prostu nie ma szans. A poza tym te wszystkie szkolne metody i tak wiemy, że nie są najlepsze. Dobrze, drodzy Państwo, co jeszcze mogę Wam o tym powiedzieć? Mam wrażenie, że już wszystko powiedziałam. Myślę jeszcze, że kiedy macie taki problem z rozeznaniem, jak siebie zmotywować, to możecie pobawić się troszeczkę w takiego self-coacha, czyli zastosować różne pytania, które są używane na coachingu, typu wyobraź sobie, że jesteś swoim najlepszym przyjacielem i
co byś sobie poradził, co byś sobie powiedział, że jak masz zorganizować ten swój dzień, żeby codziennie znaleźć czas na angielski. Łatwiej nam tak z dystansu, patrząc na siebie, wymyślić to. Albo jeszcze większy dystans, co ty byś powiedział o sobie, która pragnie znaleźć czas na naukę języka i jest na takim podobnym etapie, czy też ma podobną sytuację życiową do twojej. Takie pytania naprawdę nas poszerzają, otwierają. Albo co mnie najbardziej demotywuje, co jest największą przeszkodą dla mnie w nauce tego języka. No i wymyślimy te przeszkody, wymienimy je, nie wiem, to, że dzieci ciągle płaczą, to, że mam nienormowany czas pracy i szef ciągle dzwoni, no i dobra. Teraz co byś poradził takiej osobie, jeżeli to ci jeszcze nie podpowiedziało, co byś poradził takiej osobie, że jak może pomimo tego ten czas wygospodarować? Poza tym pytanie, jak będę się czuł, kiedy moja kompetencja w używaniu języka wzrośnie? Jak będę się czuł? Wyobraźmy sobie. Poczujmy siebie, zobaczmy siebie oczami wyobraźni. Siebie, rozmawiających po angielsku z kimś. Cieszmy się tym, tak jakby nam się to śniło. Pozostańmy w tym wyobrażeniu. Niech nas to ucieszy, wtedy ta nauka będzie dla nas bardziej atrakcyjna. No i może jeszcze po czym poznam, że osiągnąłem jakiś sukces, jakiś poziom, podniosłem jakąś kompetencję, po czym ja to poznam? Skąd wiesz, że umiesz? Skąd wiesz, że umiesz więcej? No niby ciągle coś tam się umie więcej, ale skąd wiesz, co ma cię ucieszyć? Więc już sobie wymyśl, na przykład napiszę maila do szefa, nie używając słownika, nie sprawdzając w translatorze. I to jest sukces. Obejrzę film bez napisów i będę mieć wrażenie, że większość rozumiem. I tak dalej, i tak dalej. Pojadę na wycieczkę i nie będę korzystać z rozmówek, tylko będę szedł na żywioł i zamawiał w barze i kupował bilety i robił wszystko po angielsku, tak jak umiem i jak potrafię, i moja pewność dzięki temu wzrośnie. Więc jakby opisujcie sobie sami dla siebie swoje sukcesy. Niech będą takie mierzalne. O, to był sukces. Zauważajcie każdy swój drobny sukces. A jeżeli chodzi o piosenki, bo wspomniałam o tych piosenkach, o tych filmach, jak się nie uczyć, że samo słuchanie piosenki was nie nauczy. Oczywiście, że was nie nauczy. Natomiast można otworzyć tekst tej piosenki i już intencjonalnie go zbadać. Zbadać. Jeżeli go zbadacie, przeanalizujecie, również gramatycznie, odsiejecie to, że pewne rzeczy są do rymu tylko dopasowane, jakaś poezja, jakieś skróty, coś tam, wiecie, no, nie do końca się coś zgadza, ale to, co najważniejsze, to wyłuskacie i zauważycie też pewne prawidłowości, a nawet jakieś gramatyczne różne ciekawostki, które wam pomogą zakotwiczyć sobie gramatykę, na przykład If I Were You, gdybym był tobą, I Wish You Were Here, to jest jakieś piosenki, tak? Wish You Were Here. I już wiemy, że po wish you, po wish jest czas przeszły. Jeżeli ja życzę sobie, żeby, czy chciałbym, żeby teraz coś było. Albo Don't Worry, Be Happy, to super tryb rozkazujący. Don't worry, be happy. Więc zauważamy takie rzeczy i cieszymy się tym, że je zauważamy, bo dzięki temu utrwalamy sobie gramatykę. Uczenie się na pamięć, świetnie rozwiniecie się fonetycznie, jeżeli będziecie naśladować tych piosenkarzy, więc jakieś karaoke sobie urządzajcie. Bawcie się tym, cieszcie się tym, ile wejdzie. Niech po prostu wam to sprawia radość. No trzeba się w tym języku zakochać i pilnować tego zakochania, żeby nam nie przeszło. Jak z zakochaniem? Ta motywacja, jeżeli nie pojawia się spontanicznie, bo kochamy ten język, to musimy się nad nią napracować, tak jak motywacja, żeby iść na siłownię, czy robić jakieś ćwiczenia, której z kolei mi brakuje. Możecie mi sprzedać jakiś patent, jak się zmotywować, albo powinnam zapytać, co powiedziałby mój przyjaciel lub przyjaciółka, że jak powinnam się zmotywować i no tak, to by zadziałało.
I jeszcze mam tutaj zapisane, żeby powiedzieć Wam, mentoruj się ludźmi, których podziwiasz. Najpierw znajdź takich ludzi, no bo skąd masz wziąć ludzi, których podziwiasz, skoro ich nie znasz? Więc szukaj na YouTubie na przykład. Ja lubię oglądać English with Lucy i po prostu uwielbiam sposób, w jaki ta kobieta przekazuje wiedzę albo mówi o swoim życiu. Po prostu mi to pasuje, nie wiem dlaczego. I każdy z Was jest w stanie sobie znaleźć jakąś osobę, którą będzie bardzo lubił oglądać, będzie lubił ten sposób, w jaki ta osoba dzieli się wiedzą. I to nie musi być native speaker, ale super, gdyby był. Zależy od Waszego poziomu, bo wcale nie trzeba z native speakerem się od razu uczyć, a wręcz to może frustrować, bo ta osoba może nie umieć odpowiedzieć na Wasze podstawowe pytania dotyczące budowy zdania itd. Ale znajdźcie ludzi, których podziwiacie, albo jeśli podoba Wam się czyjś akcent, albo jakiś aktor i będziecie oglądać sobie z nim wywiady, tutaj jak z muzyką, po prostu podoba Wam się brzmienie tego i kochacie się tym karmić, bo Wasz mózg to uwielbia. I to jest świetne. Czyli mentorujcie się takimi osobami, które Wam po prostu imponują, albo wiedzą, albo akcentem, płynnością w mówieniu, albo tym, w jaki sposób mówią. A możemy oglądać sobie na TED bardzo dużo różnych przemówień ciekawych. Lubię też człowieka Simon Sinek, znacie może? To taki, no niby mówca motywacyjny, ale on opiera się na badaniach naukowych i potrafi tak to pięknie przekazać, że ja się rozpływam, jak go słucham. Po prostu myślę, jaka maszyna jest w jego głowie, że on tak te słowa poukładał i on tak się tą wiedzą podzielił, niesamowicie. I widać w nim pasję, to nie jest wyuczone i zapamiętane, to jest mówione z pasją. Więc akurat na mnie takie rzeczy robią wrażenie. Może na Was zupełnie inne rzeczy robią wrażenie i inni ludzie, i takich ludzi należy znaleźć. Takich ludzi należy odkryć. Być może nie tylko, jeśli chodzi o naukę języka. Jeżeli coś jeszcze przypomnę sobie, co jest bardzo cenne, żeby podzielić się tym z Wami, to myślę, że tutaj to dopiszę lub dogram, tak żebyście mieli komplet tej wiedzy dotyczącej nauki języka. A więc przede wszystkim musimy wiedzieć, na czym polega nauka języka, co to jest, co ją charakteryzuje i na czym polega nasz główny problem, czyli znalezienie odpowiedniej ilości czasu, a nie wcale uczenie się języka zazwyczaj. Wybrać swoje ulubione metody na podstawie znajomości samych siebie, znania swoich upodobań, ograniczeń, motywatorów, mocnych stron. Robienie tego często, systematycznie i czerpanie z tego mnóstwa radości na wszelkie możliwe sposoby, które najlepiej sobie wypisać i znaleźć na siebie sposób, jak to wdrożyć, jak zastosować te właśnie sposoby. No i jak siebie przypilnować, żeby być konsekwentnym. I nie ma żadnych metod cud. Na koniec jeszcze chciałabym Wam zacytować kilka mitów i faktów dotyczących skutecznej nauki języka obcego. Bardzo ciekawa książka. Kiedyś mnie naprawdę mocno zainspirowała do tego, żeby opowiadać o tych wszystkich pułapkach, o tych różnych nadziejach, które ludzie mają i ograniczeniach, które są albo wcale ich nie ma. No i tutaj tak naprawdę wystarczy, że Wam przeczytam ze spisu treści, o czym te rozdziały są, a są naprawdę ciekawe, nie są zbyt długie, nie są męczące. Mity, więc najpierw mity, co nie jest prawdą. I to też jest poparte różnymi ciekawymi badaniami, odkryciami, także ta książka jest taka naprawdę rzetelna. Mit pierwszy. Do nauki języków trzeba mieć specjalne zdolności. Mit. Mit drugi. Żeby dobrze mówić w języku obcym, trzeba wyjechać za granicę. Mit trzeci. Naukę trzeba zaczynać w bardzo wczesnym wieku, potem jest za późno. Mit czwarty. Po 50 nie warto inwestować w naukę języków. Mit piąty. Istnieją rewelacyjne metody, dzięki którym języka można nauczyć się w kilka tygodni. Mit szósty. Najlepiej uczyć się z native speakerem, a nie z Polakiem. Mit siódmy. Ludzie dorośli nie mają czasu na uczenie się języków. Mit ósmy. Osoby nieśmiałe nigdy nie przełamią bariery mówienia. Mit dziewiąty. Języka obcego powinniśmy się uczyć tak jak dzieci. Mit dziesiąty. Translatory elektroniczne niedługo zrobią za nas wszystko.
a teraz są zasady. To były mity, a teraz prawdy, zasady. Prawda pierwsza. Znajdź motywację do nauki. Zobacz cel. Prawda druga. Nie ucz się sam. Prawda trzecia. Zapisanie się na kurs nie zwalnia cię z samodzielnej pracy w domu. Prawda czwarta. Nie próbuj być perfekcjonistą. Prawda piąta. Ucząc się języka, nie traktuj tego śmiertelnie poważnie. Prawda szósta. Musisz 5 razy zapomnieć, aby raz na zawsze zapamiętać. Prawda siódma. Nigdy nie odpuszczaj sobie 2 dni z rzędu. Prawda ósma. Uczenie się kolejnych języków przychodzi nam łatwiej niż uczenie się pierwszego. Prawda dziewiąta. Każda metoda nauczania języka jest dobra, jeżeli stosujesz ją systematycznie. I prawda dziesiąta. Zrób z tego przyjemność. I wszystko, moi drodzy. Dokładnie tak, jak w tej książce jest napisane, także polecam, możecie sobie ją przeczytać. Zaangażowanie, pasja i rzeczywiście nie ma metod cud. Żeby nauczyć się języka, trzeba robić to systematycznie i naprawdę dużo na to przeznaczać czasu. Ile? Trudno powiedzieć, bo każdy w swoim tempie będzie osiągał te efekty, ale absolutnie codziennie trzeba tak minimum, myślę, 30 minut świadomego otaczania się językiem mieć, a w którykolwiek z tych sposobów, ale świadomie, nie tak włączyć radio, prawda? Ale robić coś intencjonalnie, świadomie, pisać do kogoś po angielsku, czytać coś po angielsku, słuchać czegoś, wiadomości na przykład wyłącznie po angielsku i wtedy będzie progres. Inaczej nie będzie. Często pytacie też o aplikację. Tu już trzeba na sobie testować. Aplikacje rzeczywiście są, nie zastąpią Wam normalnego kontaktu z językiem, ale mogą nauczyć Was systematyczności w uczeniu się, no i wyręczą Was w samodzielnym robieniu tego na własną rękę. Więc jeżeli ktoś lubi tego typu metody, no to rzeczywiście aplikacje są, one się zmieniają, więc jeżeli dzisiaj mamy na rynku na przykład Duolingo, ja nie wiem, czy za 5 lat też będzie Duolingo nadal dostępne, więc może będzie coś lepszego. Z płatnych aplikacji ja słyszałam, że eTutor jest fajny i rzeczywiście miałam uczniów, którzy z tego korzystali. Jedna z moich studentek metodyki bodajże polecała aplikację Speakly i proszę sprawdzić, my sprawdzaliśmy szybko na wykładzie i ze screenów wydawała się fajna. Ja nie korzystam z tych aplikacji, bo są płatne do nauki języka angielskiego, jakby ja nie potrzebuję tego, ale dzielę się obserwacjami moich uczniów, więc te dwie aplikacje na ten moment polecałabym. Ale jeżeli macie jakieś swoje ulubione, to w komentarzach zapraszam, żebyście napisali do nas o tym. Na dzisiaj myślę, że to już wszystko. To, że to przemówienie trwa około godzinę, to nie znaczy, że nie wiem, jest to godzina jakby zmarnowana. No nie, bo dowiedzieliście się, jak zagospodarować czas, jak zarządzić, jak być menadżerem tej swojej nauki. I to jest właśnie tutaj cenne, żeby być tym swoim własnym menadżerem skutecznie. Wziąć się za siebie i mieć ten efekt, mieć ten rezultat. Zrobić sobie tę pasję, jeśli jej nie macie. Po prostu ją wytworzyć. Zastanowić się, jak, co na mnie działa, a co mnie blokuje. Tu jest do zrobienia praca. Tu, po prostu tutaj jest do zrobienia, bo języka to wy się nauczyć potraficie. Na pewno potraficie się go nauczyć. Tylko trzeba wiedzieć, jak to robić. I życzę Wam samych wspaniałych rezultatów. Dzielcie się proszę w komentarzach tym, jak Wam idzie i czy ten filmik był pomocny. Do zobaczenia niebawem. Pa, pa.